Hej, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na haul, haul zakupowy, haul ubraniowy, którego już bardzo długo nie było na moim kanale. Słuchajcie, nie oceniajcie mnie, te rzeczy mi się nazbierały dosłownie od lipca, jak nie wcześniej, pełno, no nie pełno, dobra, bez przesady. Ale te rzeczy mi się po prostu nazbierały kilku miesięcy i w sumie nie miałam jak ich nagrać, no i w końcu wszystko zebrałam, to i tak nie jest wszystko, ale połowy nie mogę znaleźć, bo już albo w tym chodzę, albo coś, więc... jest kilka rzeczy z Shinside, które już zostały mi wysłane, słuchajcie, w lipcu mi zostały wysłane, ale z tych rzeczy została mi tylko sukienka, resztę rzeczy nie mogę zlokalizować, ale pokażę wam zdjęcie oczywiście. Może zacznę od tych właśnie rzeczy. Tak jak mówiłam, w lipcu dostałam te rzeczy, myślałam wtedy o lecie, o wakacjach, koniec końców nie pojechałam nigdzie na wakacje w to lato, no ale tak się rozmarzyłam tym lato, że stwierdziłam, że wybiorę sobie piękną sukienkę. Sukienka nie każdemu się spodoba. Ja myślałam właśnie, kupując tą sukienkę, o spacerze po plaży, na wakacjach, gdzieś tam na chodzenie, po pięknych alejkach wakacyjnym, gdzieś tam we Włoszech, czy tam w Hiszpanii, czy tam w Dubaju, gdziekolwiek. Mam nadzieję, że się założę tą sukienkę. Jak nie to lato, to w następne. Jak nie jest to następne, to może się uda nam z Łotuszem pojechać na wakacje w zimie, gdzieś do jakiegoś fajnego, ciepłego miejsca. No dobra. Sukienka ma takie kwieciste wzory. Mnie się ta sukienka kojarzy po prostu z Roberto Cavalli. Ona jest maxi, ona tu jest, zobaczcie. Ona jest takiego cienkiego materiału, sztucznego oczywiście, przecież się Shein i bawełny tam nie mają. No ale nie mniejsza o to. Więc taka zwiewna sukienka, tutaj ma rękawki i ona jest tutaj w literę V, duży dekolt. Ma również, ciężko mi ją pokazać, zrobiłabym wam mierzonego hola, ale no po prostu nie mam miejsca w pokoju i nie złapie mi całą. No i ta sukienka jest taka długa, 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 piękna, przecudowna, uważam, że śliczna, ale słuchajcie, no niestety nie miałam jej okazji jeszcze założyć, piękny materiał, zobaczcie, przepiękna, więc jeżeli jeszcze się nie wybraliście na wakacje, jeżeli szukacie tropikalnej, pięknej maxi dress, to wam naprawdę polecam, oczywiście linki zostawię wam na dole. No i kolejne dwie rzeczy, które wam teraz pokażę, również będą Shinside, no i niestety nie mam, nie wiem gdzie one są. Ta sukienka w Friends jest bardzo fajna, miałam ją ubraną już parę razy, ale po prostu rozpłynęła się, może gdzieś w praniu, może gdzieś na dnie szafy, nie mogłam jej wykopać. Bardzo fajna, a kolejna rzecz to jest właśnie taki paseczkowany playsuit, czyli kombinezon i on powędrował do Kasi. Mam nadzieję, że Kasi się sprawdza. Jest bardzo fajny, wykonany z fajnego materiału, milutki, bardzo krótki, więc już uważajcie, że jesteście wysokie, pewnie wam nie posłuży, ale myślę, że niższe dziewczyny, tak do 1,60 m, myślę, że będzie fajnie leżał. No i to by było tyle z Shinside. Teraz będzie totalny miszmasz, bo mam to wszystko koło siebie poukładane, po prostu leży. I tak. Sukienka jeansowa. Chciałam sukienkę jeansową bardzo długo, jakoś tak chciałam, nie wiedziałam, no aż w końcu się zdecydowałam, bo była na wyprzedaży, słuchajcie, za 12 funtów i to, dobra, ta sukienka nie, uwierzcie mi, ta sukienka nie wygląda najlepiej na wieszaku, ale bardzo fajnie wygląda na ciele, więc może jakiś outfitik wam zrobię czy coś. To jest taka sukienka rozpinana, bez rękawka, w kolano i ona, no... To wygląda jak taka stara szmata z szmateksu. No ale naprawdę jest bardzo fajna, jest taka jakby ala długa, po prostu jeansowa koszula bez rękawka. Jeansowa koszula bez rękawka, tylko że sukienka. Bardzo fajna, w Dorothy Perkins, kupiłam ją za jedyne 12 funtów, więc stwierdziłam, że czemu nie. Kolejną rzeczą z Dorothy Perkins jest to koszula, którą wybrał mi mój Mateuszek, jeszcze jej nie miałam ubranej. Jakoś tak nie za bardzo jestem przekonana do tego koloru, bo chyba mi zmywa twarz. No ale myślę, że jak jakiś mocniejszy makijaż będzie do tego, to będzie spoko. No i to jest po prostu taka zwykła bluzka koszulowa, bardzo ładna. No niestety sztuczny materiał, ja jestem wielką przeciwniczką poliestrów. No i ta koszula kosztowała 20 funtów, no ale Mateusz mówi, wybierz sobie, bardzo ładnie w niej wyglądasz, noś. Więc kupiłam ją bardzo dawno temu, jeszcze nie miałam okazji ubrać, ale mam nadzieję, że szybko się to zmieni. Kolejna koszula, również z Dorothy Perkins, to piękna niebieska koszula. Ja bardzo chciałam błękitną koszulę, piękny, wspaniały materiał, leciutka. No słuchajcie, jeszcze mam metkę, ale no nie wiem, nie szkoda mi tej koszuli. No mówię wam, w ogóle nie miałam okazji nosić tych rzeczy. Ta koszula, ona najtańsza nie była, też 20 funtów kosztowała. No i to jest taka właśnie luźniejsza koszula, słuchajcie, niebieska, z pięknego materiału. Ona jeszcze nie jest wyprasowana, tu ma podwójne rękawki. Słuchajcie, błękitna koszula, bardzo fajna do czarnych jeansów, rurek i no po prostu żyć nie umierać. No wspaniała koszula, po prostu ją kocham. Kolejną rzeczą,
sklepiku kupiłam. To już chyba będzie, co to za firma? Papaya, czyli nasz, tutaj mamy Matalan. Ja po prostu jestem zwolenniczką i od tej pory już wszystko szare i czarne się pojawi. I paski. Jeżeli jesteście, nie jesteście fanami szarego, czarnego i pasków, to wyłączcie, proszę bardzo, bo coś się ze mną stało. Nie wiem, co się stało, jestem chora psychicznie. Paski, paski, paski. Tylko bym paski nosiła. No ale okej. Paski są niezawodne. Ale jeszcze zanim paski, to jeszcze szary. Mam tu taką koszulkę melanżową. To jest rozmiar XL. Fajna, luźna, bardzo fajna, taki szary melanż, może sobie ją dzisiaj w ogóle założę. No co? No co? No po prostu zwykła szara koszulka, no idealna, piękna, 6 funtów, spoko, fajny materiał, bardzo jakaś wiskoza, bardzo fajny. No z kieszonką, no czego więcej chcieć od życia jak nie szarej koszulki luźnej? Ha, nie wiem. Dobra, dalej jeżeli chodzimy do szarych rzeczy. Nie mam dzisiaj najlepszej fryzury i w ogóle nie jestem najpiękniejsza, jeżeli chodzi o YouTube'a, ale stwierdziłam, że wam nagram. Sweter. Sweter z New Look'a. On mi chyba kosztował ponad 20 funtów, a tu już go dawno również kupiłam. Gruby sweter. I to jest a la płaszcz. On ma, wiecie, takie jakby klapy i się nim nic tylko... Ja kupię, bo my... I nic tylko się nim zapatulić. No jest wspaniały. Noszę go zamiast kurtki, dlatego, że po prostu jest taki cieplutki i taki, wiecie, już jesienny. Więc zaraz to robię. Więc zaraz to robię, to przywdziewam ten swetr i lecę do Starbucksa na Pumpkin Spice Latte. No. Więc bardzo fajna inwestycja w New Look, jeżeli szukacie takiego szarego, dużego swetra, to wam serdecznie polecam. Nie zawiedziecie się, fajnie leży nawet na tuściochach. Dobra, czarno-biały, Primark, teraz będzie Primark, jeszcze tam są inne pomieszane rzeczy. Primark, sukienka, słuchajcie, zakochałam się w tej sukience. Nie wiem czemu ja nie chodzę w sukienkach aż tak bardzo, chciałabym. Nie no, w sumie chodzę. Ale ta sukienka mnie tak urzekła, tak mi się jakoś kojarzy z latami 60. To się nie każdemu sprawdzi i spodoba, bo to jest taki geometryczny wzór. Ale to tak fajnie przykuwa uwagę, słuchajcie, i to... Ta sukienka wyszczupla magicznie przez te chyba wzory i ona ma słuchać się. To nieważne, czy wyszczupla, czy nie szczupla. Jest piękna, 10 funtów, bez promocji, lećcie do pracy na co dzień. Tu jest na takiej stójce, takim ma mini golf, bez rękawka, wcięta w talii i na dole w A. No i to jest taka niby skater dress, ale tu przez ten kołnierzyk, no jest śliczna, o, piękna. I 10 funtów, nie mam jej jeszcze ubranej, tak jak mówiłam, z braku czasu. Ale jest wspaniała, o Boże. Jak będę miała jakąś rozmowę o pracy albo coś, to na pewno ją ubiorę. Paski. Ktoś do mnie pisze. Mati, okej. Paski. Mój ulubiony sweter, mam bzika na punkcie pasków. Słuchajcie, Primark polecam, idźcie kupcie z 10. Ja żałuję, że nie wzięłam więcej niż jeden. Ten oto sweter jest idealny, długi, po prostu luźny, szeroki. Z tyłu ma, tutaj już wam pokażę, srebrny pasek, tylko jest na lewej stronie. Z tyłu na plecach ma srebrny pasek. Do leggingsów, do jeansów. Wspaniały materiał, bardzo milutki. Paski, patrzcie jak pięknie, od razu człowiek żyje lepiej. Kocham paski. I teraz pokażę wam więcej pasków. Kolejna sukienka w paski jest na lewej stronie. Jest to sukienka z Primarka. Słuchajcie, Primark, Primark, Primark i paski. To jest sukienka bardzo fajna, milutka. Swing dress, czyli to taka sukienka, która jest tu w ramionach dopasowana i jak widzicie, ona jest takim jakby trójkątem, jest w biuście dopasowana i ona po prostu się rozchodzi. Nie ma żadnej zaznaczonej talii, tylko po prostu taka bardzo fajna, bardzo wygodna, kocham ją, jest dość krótka, ale co tam, co tam, co tam. Kolejną rzecz, że jesteśmy, jeżeli jesteśmy przy paskach, to oczywiście będzie znowu paski, znowu koszulka. Jest to zwykła koszulka z takiego dość... bawełniana, z grubszego troszkę materiału, z rękawkiem 3/4. Świetna, noszę ją do takiej basicowej spódniczki z H&M-u i do balerinek, no po prostu wygląda super. Ja uważam, że paski to jest najlepsza rzecz. Kolejna koszulka w paski i słuchajcie, tą koszulkę ja widziałam u Eweli. Ja ją kupiłam, kiedy ją kupiłam? Ja ją kupiłam jakiś miesiąc temu, 3 tygodnie temu i właśnie oglądałam ostatnio haulu Eweli i ona pokazywała tą bluzkę i mówię, przecież to jest moja bluzka, więc kupiliśmy takie same bluzki. To jest H&M-u. Dlaczego ją kupiłam? Zwykła bluzka kolejna, pełna pasków, ale ona ma piękny dekolt, taki V, dość duży, to pięknie tutaj nam zarysowuje linię. Tutaj dekolt w ogóle bardzo ładnie wygląda i ona jest taka troszeczkę przeźroczysta, fajny materiał, taka luźniejsza, no jest wspaniała, luźniejsza, ale dopasowana, no idealna, zobaczyłam tą bluzkę, to się w niej od razu zakochałam. Kolejną rzeczą, znowu będzie tak Miss Smash Primark, jest tu szary kapelusz. Zakochałam się, wełniany, bardzo fajny, z Primarka chyba za 10 euro, nie będę teraz zakładać.
Nie będę teraz zakładać, bo mam spięte włosy. Uch, już mój fryz się zniszczył. Piękny fryz, w ogóle wybaczcie mi tą fryzurę, ale to jest jakiś tragos. Po prostu przypiłam trochę włosy. Więc szary kapelusz, mam jeszcze czarny, już się nie mogę doczekać jesieni, będę sobie w nim mykać. Do tego swetra szarego, bardzo fajny. Kolejną rzeczą to będzie znowu szary sweter. I to jest po prostu hit. Tyle ludzi zwróciło mi uwagę na ten sweter, świetnie, skąd jest ten sweter? Słuchajcie, on pochodzi z Primarka, ale wygląda jak jakiś kaszmir i jest, to jest taki jasny szary melanż i on ma tutaj obcisłe rękawy, a on jest taki generalnie bardzo luźny, śliczny, bardzo milutki, jest świetny, no po prostu w ogóle wygląda jak bardzo drogi sweter. W Zarze taki sweter pewnie po 60 funtów wychodziła, a to jest z Primarka chyba za 12 funtów, więc jeżeli szukacie jakiegoś fajnego, miłego, cienkiego sweterka, to polecam wam Primark, no jest przepiękny, widzicie, to są wszystkie takie duże rzeczy, więc dlatego nie mam za bardzo jak pokazać. No ale generalnie bardzo fajny i już go uwielbiam. Kolejną rzeczą w paski i szarą będzie to sukienka z Matalana. Ja ją kupiłam za 8 funtów. I to jest paska, również taka swing dress, to jest bardziej luźniejsza. Szara w paski, białe paski i zobaczcie, ona też jest taka właśnie rozkoszowana, taka no na co dzień sukienka. Mi brakowało takich codziennych rzeczy. A ta jest taka właśnie do kolana, na co dzień do czarnej kurtki, no i oczywiście szare paski, kto by chciał czegoś więcej. Kolejną rzeczą będzie to szal, którego kupiłam w Primarku niedawno, to jest z tej jesiennej kolekcji. Piękny, dlaczego go wzięłam? Po pierwsze, że jest piękny, ma piękne jesienne kolory, a po drugie jest bardzo cieplutki. To jest taki wielki naprawdę koc i po prostu nim się można opatulić. Popatrzcie, och, nawet teraz czuję się, jakbym miała kaftan. Ale jest taki cieplutki i kosztował tylko 5 funtów, więc jeżeli szukacie ciepłego, ładnego, jesiennego szala, to mykajcie do Primarka. No i ostatnią rzeczą, którą tu mam, jest to szlafrok z Primarka. Pantera, Roberto Cavalli, znowu wracają trendy, centki, wszyscy, dużo osób, nie wszyscy, kilka osób już się ze mnie śmiało, że nic bardziej wieśniackiego i po prostu tandetnego nie widziało, ale ten szlafrok jest moją miłością. Daria sobie kupiła taki sam, przemięciutki, gruby, już się nie mogę doczekać zimy, wstawania rano, robienia sobie kawy, po prostu uwielbiam, jak jest ciepło w takim szlafroczku, jak jest zimno na zewnątrz. No jest świetny, jest długi i kosztował chyba tylko 10 euro. Bardzo fajny, po prostu 10 na 10. Jak lubicie panterę, to w Primarku znajdziecie taki oto szlafrok. To było na tyle, jeżeli chodzi o mój haul. Kupiłam jeszcze buty, ale po prostu już za dużo tego pokazywania, buty jak buty, może mam jakiś outfit of the day, bardzo bym chciała nagrać, a zobaczymy jak to będzie. No i to było na tyle, idę się uczesać, może nagrywam jakiś drugi filmik, do zobaczenia, pa!